Słucham death metalu, słucham black metalu, ale tak naprawdę nie wchodzę za stojącą za nim ideologię. Ileż razy słyszałem już takie teksty u młodych ludzi, którzy nosili koszulki z pentagramami, odwróconymi krzyżami i mówili, że tak naprawdę interesuje ich muzyka, a kompletnie nie ta sfera duchowa. W tekście Diabelnie wysoka cena rozmawiałem z trzema ludźmi, którzy po uszy byli zanurzeni w świecie black metalu. Jeden jest zresztą właścicielem studia nagraniowego, w którym nagrywały same legendy polskiego black metalu. I cała trójka tych chłopaków mówi jedną rzecz, że nie da się wyjść z tej sceny, ze słuchania tej sceny no w sposób jakiś taki bezpieczny, nieporaniony. To znaczy mówią, że to jest wprost wejście na terytorium wroga. Tekst Diabelnie wysoka cena to opowieść oparta na faktach. To nie są jakieś tam smrodki dydaktyczne. Jest część też o genezie takiej sceny satanistycznej na świecie, w Norwegii czy w Polsce. Natomiast to są przede wszystkim opowieści trzech chłopaków. Jeden z nich słuchał przez kilkanaście godzin muzyki black metalowej. Skończyło się tak, że myślał, że to jest niewinna zabawa. Początkowo to było, nie wiem, jakieś hobby, sposób odreagowania. Przez to, że w domu było mnóstwo agresji, był alkohol, w szkole ten chłopak był pomiatany, no to wszedł w świat black metalu, zobaczył, że ludzie zaczęli się go bać i na początku bardzo go to rajcowało, a skończyło się tak, że były 4 lata modlitwy o uwolnienie i egzorcyzmów. I to jest opowieść Rafała Cempela, bardzo mocna opowieść. W momencie, kiedy myślał, że już jest wolny, że już jest czysty, kiedy wyrzekł się tych wszystkich mantr satanistycznych, które śpiewał z zespołami, które znał na pamięć, pojechał do Torunia na spotkanie z ojcem Johnem Baszeborą, stał w trzecim rzędzie. I jedyną rzecz, którą pamięta, to to, że w momencie, kiedy ten kapłan z Ugandy przychodził, Rafał stracił świadomość i rzucił się z agresją, żeby go pobić. I kolejna scena, jaką pamięta, to to, że jacyś faceci na nim podtrzymywali go jacyś faceci i odmawiali różaniec. I jeden krótki egzorcyzm ojca Baszebory wystarczył, żeby ten chłopak poczuł się wolny. W tekście opisuje trzy historie różnych ludzi, którzy byli bardzo mocno związani z tą sceną i zostali przez Pana Boga uwolnieni. Jest też tekst, bardzo ważny socjologiczny tekst o tym, co się dzieje w Anglii z Polakami. Dlaczego Anglia czy Wielka Brytania, która była postrzegana jako raj, do której właściwie cała wschodnia Polska wyjechała, bo przejeżdżałem przez Podlasie, zresztą w najnowszym Gościu Niedzielnym też jest opis o tej takiej krainie jak z bajki. Co chwila słyszałem, że ktoś siedzi w Anglii. Co się stało, że nagle Polacy są traktowani jako persona non grata, że każdego dnia słyszymy o jakichś incydentach, słyszeliśmy o zabójstwach, o pobiciach śmiertelnych. Co się stało z Anglikami po referendum, że zaczęli bardzo podejrzliwie patrzeć na Polaków? Jest też bardzo ważny tekst księdza Tomka Jaklewicza o ostatnich rozmowach z Benedyktem XVI. No, tak brzmi tytuł. Ostatnie rozmowy to brzmi troszeczkę tak porażająco. Tak jakby Benedykt chciał powiedzieć, że to jest taki rodzaj testamentu, pożegnania. I ksiądz Tomek Jaklewicz pisze o ludzkiej stronie papiestwa, o tym, co się dzieje teraz z papieżem, którego nie widzimy, który gdzieś jest zamknięty w ogrodach Watykanu i z którym tak naprawdę nie mamy kontaktu, ponieważ Peter Ziewald, czyli człowiek, który przeprowadził wcześniejsze rozmowy z Benedyktem XVI, to jest ktoś bardzo oswojony. Ktoś, do kogo Benedykt XVI ma całkowite zaufanie. Emerytowany papież zgodził się, żeby udzielić mu wywiadu. I o tej książce pisze ksiądz Tomek Jaklewicz. Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego gościa, Marcin Jakimowicz.